Cześć, czołem, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Patryk. Zapraszam na unboxing GeForce GTX 770 od Gigabyte. Jest tu wersja podkręcona fabrycznie OC. Posiada 2 GB pamięci, DirectX 11 i PCI Express 3.0 na 256-bitowej szynie pamięci. Z tyłu pudełka mamy opisany system chłodzenia zastosowany w tej karcie. No, że karta pod największym obciążeniem może pociągnąć aż ponad 400 W z zasilacza. Chłodzenie od Gigabyte'a WindForce jest bardzo wydajne, które cenię sobie już z poprzednich wersji kart GeForce, mianowicie 660, która chłodzeniem była bardzo wydajna. Wyciągamy czarne kartonowe pudełko z logiem Gigabyte'a. Otwieramy je. W środku nylonowego worka wyciągamy sobie kartę. Karta siedziała w miękkiej, obłożona miękką gąbką, która w razie transportu doskonale ją zabezpiecza. Wyciągamy ją ze środka. Karta jest dość ciężka i bardzo duża. Na początku sam wystraszyłem się, jak po prostu zmieszczę ją w swojej obudowie. Wszystkie sloty są zabezpieczone gumowymi zaślepkami oraz znajdują się tutaj trzy wentylatory WindForce. Chłodzenie jest bardzo wydajne, ciche, zapewnia bardzo dobre temperatury nawet w stresie, gdy karta pracuje pod największym obciążeniem. Złącza do podłączenia SLI oraz dwa złącza dodatkowego zasilania, które są wymagane, jedno 6-pinowe, drugie 8. Dlaczego przydadzą się, jak zaraz się dowiemy, kabelki, którymi możemy podpiąć karty do zwykłego zasilacza przejściówkami na Molex, które są dołączone do zestawu. Krótka instrukcja instalacji. Oraz płyta CD ze sterownikami. Jednak ja i tak ściągam od razu najnowsze ze strony NVIDII, które są zawsze aktualne i najbardziej wydajne. Włożymy jeszcze z powrotem instrukcję z płytą i z kablami do pudełka i włożymy do niego samą kartę, która bezpiecznie będzie sobie oczekiwać tutaj na kuriera z nowym zasilaczem, którego unboxing zrobię niebawem. Więc zapraszam do oglądania. Pozdrawiam, dzięki, cześć.